Kamil, tydzień temu mieliśmy grać w Bełchatowie, mecz został odwołany, ale z tego co pamiętam, to mówiłeś, że według ciebie były szanse, żeby ten mecz rozegrać. No myślę, że gdyby klub z Bełchatowa postarał się o to, żeby wcześniej odśnieżyć boisko, to wydaje mi się, że była szansa, żeby rozegrać ten mecz. Takie warunki nie przeszkadzałyby, jeśli chodzi o sprawiedliwy rozwój wydarzeń na boisku? Warunki są takie same dla jednej i dla drugiej drużyny, także myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia, aczkolwiek wiadomo, że my wolimy grać na dobrym boisku i może to dobrze, że tak się stało. Znamy termin meczu w Stargardzie, zagramy tam 4 kwietnia, więc czekają nas w ciągu tygodnia 3 mecze. Jak do tego podchodzicie, do takiego maratonu wyjazdowego? No na pewno jest to jakiś większy wysiłek psychiczny i fizyczny, z racji tego, że z tego co wiem, nie będzie nas chyba tydzień w domu, także na pewno jakiś to wpływ będzie miało, ale jesteśmy liderem i musimy w każdym meczu pokazać, że na to zasługujemy, także na pewno pojedziemy po 3 punkty i z wiarą będziemy tam jechać. Brakuje wam już tych spotkań, bo 2 zostały odwołane, mieliście więcej czasu do treningu. Szlifowaliście formę, czy to już jest wyczekiwanie takie na aż w końcu zaczniemy grać? Na pewno takie wyczekiwanie i przygotowywanie się z meczu na mecz. Ten cykl jest zaburzony i na pewno ma to jakiś wpływ, aczkolwiek no, nie tylko my jesteśmy w tej sytuacji, także tak jak mówię, no, my przygotowujemy się do każdego meczu na 100% i czy gramy, czy nie gramy, no to nic się nie zmienia. Jutro gramy z Niszem Pruszków, z którym w rundzie jesiennej wygraliśmy po bramce w ostatniej sekundzie, można powiedzieć. Jakie nastawienie przed tym pierwszym wyjazdowym meczem w tej rundzie? Jakie nastawienie? No jedziemy po 3 punkty. No i tutaj nie będę ukrywał, że chcemy wygrać, że chcemy dominować i zgarnąć pełną pulę. Wiadomo, że z Nicz to nie jest byle jaki przeciwnik i ciężko nam się grało w tym pierwszym meczu, także spodziewam się ciężkiego meczu ale tak jak mówię, wierzę, że wygramy i będziemy wracać z 3 punktami. Spodziewać się ciężkiego meczu, ale z Nicz u siebie jest zespołem, który stracił w tej lidze najwięcej bramek, bo aż 19. Czy to sprawi, że będziecie nastawieni bardziej ofensywnie niż w innych meczach, czy to nie ma znaczenia? No jeszcze akurat tego nie wiedziałem, że aż tyle bramek stracili, na pewno trener nam to powie na analizie przedmeczowej, także chyba dobra informacja dla nas, także się zaczynam cieszyć tym meczem. Zapraszam wszystkich na mecz z ŁKS-em Łódź, który odbędzie się 30 marca o godzinie 19 w Jastrzębiu-Zdroju. Zachęcam także do zakładania profili na gksjastrzębie.com oraz do kupna biletów w przedsprzedaży. Bądźcie z nami.